Jest to prokuratura okręgowa Wrocław. Jest to prokuratura okręgowa Wrocław. Jest to prokuratura okręgowa Wrocław. Niniejszym chciałem zadeklarować, że nigdy nie miałem i nie mam myśli samobójczych. Nie zamierzam targnąć się na życie w jakiejkolwiek formie. Nie zamierzam zrobić sobie samobuja, seppuku, harakiri albo coś brzydkiego. Nie zamierzam się rozstać z moim życiem. Kocham moje życie. Prowadzę spokojne, uczciwe życie. Nawet ewentualnie będąc pojmanym w jakiś sposób, pozbawiony wolności, na przykład w celi monitorowanej pojedynczej 24/7 z super ekstra obstawą, klawiszy i tak dalej, nie zamierzam tam na pryczy więziennej odejść z tego świata przy użyciu sznurówek, nie wiem co tam jeszcze po prostu posiada się, pasek od spodni, jakieś ubranie, koszula. Albo słyszałem, że można sobie zrobić seppuku leżąc na łóżku więziennym, używając prześcieradła, że można się prześcieradłem powiesić do sufitu leżąc na łóżku cały czas, więc kochani, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Dobrze, więc już poinformowałem, że nie zamierzam targnąć na życie w jakikolwiek sposób, nie zamierzam sobie samobuja zrobić. A teraz właśnie chciałem zadeklarować niniejszym przy okazji już jednej wiadomości, że jako suweren sprawuję swoją władzę samodzielnie, bez pośrednictwa żadnych pośredników, żadnej organizacji typu Państwo Polskie, Trzecia RP, Trzecia Rzeczpospolita, Trzecia Rzeczypospolita, Rzeczpospolita, Rzeczypospolita, Republic of Poland, Polska lub jakąkolwiek inną nazwę państwo polskie ogólnie mówiąc mogłoby mieć. Więc sprawuję swoją władzę samodzielnie, bez pośrednictwa żadnej organizacji. Nie mam żadnej umowy podpisanej z żadnymi organami konstytucyjnymi, a tym bardziej tymi jakimiś tajnymi i niekonstytucyjnymi, Trzeciej RP, organami najwyższej władzy w Warszawie, na przykład 460 posłów, 100 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy ich zastępcy i otoczenie oraz wszyscy pracownicy korporacji pod nazwą Państwo Polskie. Oraz także wszyscy, którzy pozostają na liście płac III RP, ponieważ na liście płac mogą być leśnicy, nauczyciele, służba zdrowia, resorty siłowe, mundrówka i tak dalej, więc nie jestem żadnym zasobem ludzkim III RP, ani tych wszystkich organów władzy, które wymieniłem i tych, których nie wymieniłem. Dlatego też reprezentuję siebie samodzielnie i sprawuje swoją władzę samodzielnie. Dlatego bardzo bym prosił przyjąć to jednostronnie do wiadomości i jakby był jakiś problem ze zrozumieniem tego, jakieś niedomówienie, jakieś nieścisłości i tak dalej, to właśnie bardzo bym prosił mnie powiadomić, żebym coś dotłumaczył, wytłumaczył, jakoś jaśniej to wyraził i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że tutaj te wszystkie blaszki czerwone przy okazji załóżmy tego filmu, mimo że na kamerze mam tutaj prokuratura okręgowa Wrocław, że tutaj sąd rejonowy Wrocław Śródmieście i sąd rejonowy Wrocław Krzyki także jednostronnie przyjmą to do wiadomości i o to właśnie bardzo proszę i nalegam. Dlatego też nie uznaję władzy państwa polskiego nad sobą, ponieważ Państwo Polskie mnie krzywdzi cały czas, skrzywdziło mnie kilka razy i no złe organizacje albo te, które robią złe rzeczy, a szczególnie mi, no nie mogą być nade mną i mnie reprezentować w żaden sposób, ponieważ
No, sprawuję swoją bazę samodzielnie i robię to właściwie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za przyjęcie tego do wiadomości. Dziękuję bardzo.